i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Które przeżywamy, by jeszcze bardziej otworzyć serce i umysł i pozwolić Panu wejść, by zamieszkał, by przemienił nasze myślenie wartościowami, by stało się nie tylko ludzkie, ale przede wszystkim Boże. Dziękujemy Bogu za łaski, które otrzymaliśmy, poprzez które przybliżyliśmy się do Pana Boga i bardziej rozpoznajemy Jego wolę i staramy się wypełnić, służąc Mu, bo wtedy człowiek naprawdę króluje. W tej naszej wędrówce przez doczesność do naszego niebieskiego Jeruzalem chcemy złożyć tę ofiarę czystą, świętą, doskonałą. Chcemy uwielbić Pana i mocą Ducha Świętego dać cześć Ojcu. Mamy świadomość, mimo to, że oczyściliśmy nasze dusze przez sakrament pokuty i pojednania, potrzeba jeszcze takiego Bożego dotknięcia, Bożej mocy uzdrawiającej nas od głębi, aby rzeczywiście w nas dokonał się, ukształtował się nowy człowiek. Człowiek według wzoru Jezusowego. Siostry i bracia, cała Ewangelia oparta jest o nauczanie Jezusa i Jego przechodzenie przez ziemię i docieranie szczególnie do tych, którzy są chorzy, słabi, wykluczeni, którzy grzeszą i upadają. To do nich Jezus przychodzi w pierwszym rzędzie, mówiąc: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dzisiaj taką osobą dotkniętą przez Jezusa jest człowiek chory, znajdujący się przy sadzawce owczej w świątyni jerozolimskiej. To specyficzne miejsce. Wśród krużganków jerozolimskiej świątyni przepływała woda, która była do niej doprowadzana. I przy jednym z nich, jak głosiła tradycja żydowska, mogli gromadzić się chorzy. Po co? Otóż jak wierzyli, raz do roku anioł pański wstępował do tej wody, poruszał ją, i osoba, która pierwsza doszła do wód tej wody i obmyła się w niej, uzyskiwała zdrowie. Czy tak było w rzeczywistości? Nie wiadomo. Ludzie w to wierzyli. Zresztą, siostry i bracia, my dobrze wiemy, że jak człowiek jest chory i traci już nadzieję na wyzdrowienie, to chwyta się wszelkich sposobów, wręcz irracjonalnych, żeby odzyskać zdrowie. Dlatego, jak notuje święty Jan, przy tej sadzawce było wielu niewidomych, chorych, tych, którzy nie mogli chodzić. Leżąc tego uwierzenia Panu Bogu, nas wszystkich, tego, który prowadzi nas, prowadzili nas, Panie, że są obecni tutaj wśród nas, bo jeszcze ksiądz, ten ojciec duchowny naszego seminarium, zostaje z nami do jutra. Wyrazimy za chwilę wdzięczność, poprosimy Panią Burmistrz, miło nas wszystkich, całego tego regionu podziękowała za czas, za posługę, przede wszystkim za miłość. Czcigodni księdza Gregory Księci, w dniu rozpoczęcia wielkopostnych rekolekcji w naszej parafii ksiądz proboszcz wypowiedział takie słowa: przekazują nam klucz do serc wiernych. Pragniemy zapewnić w imieniu całej wspólnoty parafialnej, że serca nasze zostały otwarte. Słuchając słowa Bożego, które głosiliście, zachęcaliście nas, byśmy szli drogą Pana Jezusa. Dziś, po wysłuchaniu nauk i rad, możemy powiedzieć, że czynić będziemy wszystko. Starać się będziemy jak najmocniej,
ażeby tej drogi nie zgubić. Czcigodni księży, rekolekcjoniści, dziękujemy Wam za trud włożony w przygotowanie nas na spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, rozświetlającym nasze osobiste mroki i przemieniającym nasze życie. Już niedługo z Marią Magdaleną staniemy przy pustym grobie. Chcielibyśmy, drodzy księża rekolekcjoniści, złożyć Wam serdeczne życzenie. Życzenia świąteczne, aby zmartwychwstały Chrystus obdarzał Was zdrowiem, łask i błogosławieństwa w życiu osobistym i w posłudze kapłańskiej. Niech każdy dzień, ten radosny dzień paschalnej ofiary przyniesie radość, dobroć i pokój. Drodzy ojcowie rekolekcjoniści, zapewniamy Was, że modlić się będziemy za Was, byście mogli głosić Słowo Boże. Szczęść Boże. Sakrum Świątyni, że umiecie się zachować w miejscu i umiecie słuchać.